Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko kopiątego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwie strony, na których będziecie mogli zarabiać w internecie właśnie za oglądanie reklam. Pierwsza z nich jest to sprawdzona strona przeze mnie, wypłaca ona już od lat, a druga jest to nowa strona, którą też już sobie testuję i za jakiś czas nagram taki dodatkowy filmik, w którym pokazuję dowody wypłat. Jednak jeżeli chodzi o mój research, to też widziałem, że ta strona już wypłaca pieniądze i można na niej sobie coś dodać. Dodatkowego zarobić. Tak więc bez przedłużenia przechodzimy już od razu do odcinka. Tak więc pierwszą stroną, o której dzisiaj będę Wam opowiadał, jest to strona Cash is Back. I tutaj generalnie ja z niej korzystałem kiedyś, jednak z mojego doświadczenia wiem, że ona nadal działa i nadal wypłaca pieniądze, więc już tłumaczę Wam, jak ona generalnie działa. Tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o rejestrację, link do niej tak samo znajduje się w opisie. Tutaj wystarczy po prostu podać swój e-mail, hasło. No i teraz, jak wygląda działanie tej całej strony? Jakie tutaj są możliwości zarabiania? I jak tutaj te pieniądze się z tej strony wypłaca? Już Wam. O tym oczywiście mówię. Generalnie, jeżeli chodzi o tą stronę, Cash is Back. To w tym wypadku zarabiamy sobie, tak jak mówiłem w tym dzisiejszym temacie na oglądaniu reklam. I my akurat w przypadku tej strony nie będziemy zarabiali właśnie, że będziemy sobie wchodzić na nią i tutaj klikać sobie w reklamy, tylko te reklamy będą nam wyświetlane sobie na nasz adres e-mail. No czyli tam będą wysyłane takie specjalne wiadomości. Jak widzicie tutaj, no ja z tego korzystałem dosłownie rok temu. I kiedy do mnie przychodziły jakieś takie maile dotyczące jakiejś nowej usługi, jakiegoś produktu, tutaj no, na przykład była no, reklama toyoty plusa szóstki, to nawet nie wiem co to tam było dokładnie. No to po prostu właśnie jeżeli szybko udało nam się nacisnąć, no to otrzymywaliśmy prowizję. No i za takie po prostu jedno kliknięcie w przycisk otrzymywałem na przykład 9 groszy, 5 groszy, coś takiego. Więc oczywiście to nie były miliony i tak samo jeżeli chodzi o ten landing page na tej stronie, gdzie jest napisane, że otrzymamy nawet no złoty 50 zł za kliknięcie w jedną reklamę, to tak to nie działa. Oczywiście takie strony należy traktować tylko i wyłącznie jako takie dodatkowe źródło dochodu. Chociaż tutaj im wyższy poziom mamy, im więcej po prostu w te reklamy klikamy, tym właśnie Więcej tej kasy otrzymujemy. Jednak, czy dostaniemy, właśnie złoty 50 zł za jedno kliknięcie? No nie, dostaniemy może kilkanaście groszy, ale ponad złotówki raczej no nie ma takiej możliwości, więc ta informacja jest po prostu taką zachętą, żeby nie było, że ja mówię, że tak naprawdę jest, bo tak to nie wygląda. Sami zresztą tutaj widzicie, jak to wygląda. Jeżeli akurat dostaniemy jakiegoś maila i po prostu w niego nie wejdziemy za szybko, to tak samo nie dostaniemy za to prowizji, a jeżeli w ogóle w to nie klikniemy, to jest też taka informacja, że no niestety nic na tym nie zarobiliśmy. Oczywiście te maile. Można włączyć sobie w każdej chwili i nadal będziemy mogli sobie korzystać z tego konta, i ja też tak właściwie tutaj teraz w tym momencie robię. No i nowością na tej stronie są to tak samo takie nowe bonusy, i tutaj jak widzicie, co miesiąc jakaś tam określona część dodatkowych pieniędzy jest do podziału dla użytkowników. Zależy, jak ktoś jest bardziej aktywny, to otrzymuje tutaj o wiele więcej tych pieniędzy, bo tutaj to jest po prostu taka średnia, teoretyczna na użytkownika, I jak widzicie przez to, że ja z tej strony no już nie korzystam za często, no to właśnie nie dostaję tych specjalnych bonusów, ale tak samo ta strona jest wypłacalna ciągle ona wypłaca i w tym momencie też wyświetlę Wam taki dowód wypłaty z tej strony. No i minimalną kwotą do wypłaty na tej stronie to jest dokładnie 20 zł i tak to mniej więcej tutaj wygląda. I teraz tak, jest jeszcze taka nowa strona, o której chciałbym Wam opowiedzieć. Jest to strona Slice, o niej jeszcze nigdy nie wspomniałem na tym kanale i tutaj to działa na zupełnie innej zasadzie. Jeżeli chodzi o sam proces rejestracji, to jest on tak samo banalnie prosty. Link do tej strony znajdziecie, jak zawsze, w opisie. Trzeba oczywiście podać swój adres mailowy, hasło i tak samo tutaj w tym momencie jest taka specjalna autentykacja, authentication to się tak nazywa po angielsku, musimy za pomocą takiego slajdera po prostu przeciągnąć obrazek, żeby on był tak ustawiony normalnie w poziomie, tak jak normalnie byśmy patrzyli na tego psa przykładowo, oczywiście wy będziecie mieli inny obrazek i wtedy, jeżeli już się zarejestrujecie, potwierdzicie swój adres mailowy, ponieważ tam też trzeba wpisywać swoje hasło, to w tym wypadku musicie dodać takie specjalne akurat wtyczki do na przykład Google Chrome i teraz już wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Ja już tutaj sobie założyłem konto i jak widzicie, jak na razie mam tutaj tylko jednego centa z tego względu, że no, mam, nie ukrywając, nowe konto, więc póki co będę jeszcze sobie tę aplikację testował. Ale z tego co widziałem w internecie, już ludzie sobie z tej strony wypłacali. I na czym to wszystko polega? Generalnie chodzi o to, że jest sobie taka wtyczka do Google Chrome. Od razu, jak się zarejestrujecie, to oni Was tak jak wcześniej pokazywałem wam na zdjęciu, przekierują do tego, abyście sobie dodali tą wtyczkę do Google Chrome. I co polega na tym, że właśnie ta wtyczka wyświetla nam takie specjalne reklamy, za które my też otrzymujemy. Pieniądze i już Wam pokazuję, gdzie jest ta wtyczka. Ona znajduje się tutaj. I jak widzicie, tutaj co jakiś czas po prostu, no jak ja będę sobie przeglądał internet, no to mogę sobie tutaj też ustawić oczywiście, ile reklam ma być wyświetlanych. I teraz jeżeli chodzi o tą aplikację, no właśnie, jest jeszcze taka dodatkowa bonusowa możliwość, i oni teraz też stworzyli sobie w ogóle jakiś tam Slice u Brow Pay. To jest taka oryginalna, przepraszam, bo teraz mi się pomyliło. I jest jeszcze taka Slice New Tab, czyli dodatkowa aplikacja, dzięki której, jeżeli będziemy. sobie Otwierali tutaj nowe okno, to w sumie akurat też będzie nam się wyświetlała taka można to powiedzieć ich strona do wyszukiwania. No i mamy tutaj też informację, jak ja troszeczkę Wam przesunę tutaj. To zobaczcie, mamy teraz tych 13 punktów. Właśnie oni to tak nazywają punkty slice, i tutaj, właśnie na samym dole, tak samo mamy tutaj tę reklamę, która jest od tej aplikacji. I dodatkowo to jest w ogóle też fajnie to zrobione z tego, co czytałem, że poniekąd, nawet jak mamy sobie ustawioną tą aplikację, możemy mieć przykładowo odbloka zainstalowanego na naszym komputerze, ponieważ nie ukrywając, no w internecie jest bardzo dużo denegwujących reklam, a oni zrobili coś takiego, że nawet jak mamy właśnie odbloka zainstalowanego, to te reklamy, właśnie z tej wtyczki, nadal są wyświetlone i nadal na nich można zarazić. Więc tak jak z tego, co tutaj też widziałem, inne osoby z zagranicy otrzymywały sobie z tej aplikacji około 5-10 dolców miesięcznie, w zależności oczywiście ile używamy tego internetu, więc jest to myślę, że fajne rozwiązanie. Możemy sobie oglądać reklamy gdzieś tam w internecie, co jest taką dosyć podstawą, ale za to też otrzymujemy za to pieniądze, a nie tylko tyle, że właśnie no my jesteśmy takim produktem i dodatkowo też warto brać to pod uwagę, że pomimo tego, że ja sobie zainstalowałem tą aplikację właśnie tutaj ze sklepu Play, Google Play, to jeszcze muszę podłączyć ze sobą z tym moim kontem właśnie tutaj tą aplikację, więc muszę nacisnąć sobie ten przycisk connect i mam tutaj informację jak to zrobić. Czyli sobie wchodzimy, mamy tutaj te ustawienia i proszę bardzo musimy się tak samo zalogować do tej wtyczki, no tak żeby nie było, więc ja mogę to teraz też zrobić specjalnie dla Was, tylko będę musiał zamazać tutaj moje hasło. No i w tym momencie jak widać tutaj już połączyłem się z tą wtyczką, więc dzięki temu będę otrzymywał tutaj pieniądze na to konto i zaraz mi się to wszystko też ładnie będzie tutaj aktualizowało. I dodatkowo z tego co tutaj zauważyłem to jest jeszcze Jedna ciekawa forma zarobku, jeśli chodzi o możliwość tutaj wejścia sobie w tą zakładkę Creator, to tutaj po prostu, jeżeli ktoś z Was chce być streamerem, jakimś tam ziomkiem, który właśnie sobie tworzy różne tam filmy, właśnie głównie na Twitchu, to może po prostu sobie dołączyć do tej, można to powiedzieć, formy zarobku. Połączy sobie swoje konto na Twitchu lub na Streamlabs. To jest taka dodatkowa aplikacja. Dzięki temu, jeżeli ktoś z widzów, którzy oglądają Twitcha, będą mieli zainstalowaną sobie taką aplikację i ty też będziesz do tego podłączony, to podczas takiej transmisji osoby, które mają zainstalowaną taką aplikację, właśnie ona się nazywa Slice, będą otrzymywały reklamy, z których tak samo będą zarabiać pieniądze oni i tak samo streamer. Więc myślę, że to jest takie fajne rozwiązanie. Oczywiście w tym momencie jeszcze jest to w wersji beta i ta aplikacja się dopiero co rozwija, bo jest to nowa aplikacja, ale myślę, że właśnie może, jeżeli ktoś. Będzie zainteresowany taką formą zarobku dodatkowego, ponieważ nie ukrywając na Twitchu, no to jeżeli chodzi o ich zarobki. No nie są to jakieś najwyższe z tego, co słyszałem, bo ja osobiście nie jestem jakimś streamerem. Dlatego taka forma dodatkowej aplikacji, na której właśnie będą wyświetlane reklamy podczas transmisji na żywo. No przy okazji przez to, że właśnie użytkownik, który no jest tym streamerem, będzie otrzymywał 50% tych zarobków, i tak samo użytkownicy, którzy będą oglądali takie transmisje, będą mogli na tym zarabiać. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i tak to tutaj generalnie wygląda. Dodatkowo oni jeszcze na tej platformie mają wprowadzone takie specjalne ankiety. Z nich raczej nie polecam korzystać, ponieważ tutaj no nie będzie za to bardzo dużo punktów. Jeżeli chodzi o strony do zarabiania na ankietach, to ja Wam pokazywałem o wiele lepsze alternatywy na moim kanale. No i jeżeli chodzi o możliwości wypłat, no to można sobie tutaj wypłacać na Paypal, na Bitcoina i tak samo są to jakieś różne karty podarunkowe. Aczkolwiek z tego, co tutaj kojarzę, o nawet są to jednak polskie rzeczy, więc myślę, że to jest też taka fajna sytuacja. Chociaż nie ukrywając, ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o wypłaty, wybieram sobie opcję na Paypala lub na Bitcoina też można i tutaj też nie mamy dodatkowych prowizji transakcyjnych, więc myślę, że to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. No i tak podsumowując, jeżeli chodzi o te dwie strony, no to na nich też nie zarobimy milionów. To są po prostu takie zwykłe, proste stronki do zarabiania przez internet i tak, można na nich coś zarobić, jednak tak jak mówiłem, można liczyć na zarobki rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Tak więc, jeżeli po prostu chcielibyście bardziej podejść do zarabiania przez internet na poważnie, tak samo niedawno stworzyłem taki specjalny kurs, w którym dokładnie tłumaczę, jak możecie zacząć będąc osobami początkującymi. Zarabiać o wiele większe pieniądze przez internet, więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej informacji na ten temat, to zachęcam, żebyście sobie zobaczyli ten film, ponieważ tam dokładnie tłumaczę, na czym to wszystko polega. No i też nie ukrywając, jest taka nowość dla Was, ponieważ zaktualizowałem sobie całą tą stronę ofertową, więc też zrobiłem taką ofertę w formie tekstowej, gdzie dokładnie możecie sobie przeczytać, na czym to wszystko będzie polegało, jeżeli nie chcecie oglądać sobie całego tego filmu. No i też nie ukrywając, to szkolenie niedawno dopiero zostało wypuszczone, więc jeszcze jest taka specjalna promocja, właśnie z okazji tego, że. Była ta niedawna premiera tego kursu i za jakiś czas po prostu to szkolenie będzie kosztować już 97 zł. Więc póki co, jeżeli chcecie po prostu z tego sobie skorzystać, to jest to według mnie idealny moment. Ale tak jak mówiłem, więcej informacji dotyczących tego szkolenia dowiecie się z tego filmu. No i to już byłoby na tle, więc jeszcze na sam koniec mogę Was tak samo zaprosić do dołączenia do takiego nowego newslettera, na którym po prostu będziecie otrzymywali wszystkie nowe sposoby na zarobek w internecie, zawsze jako pierwsi. No i to byłoby na tle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.